Rysowanie to nie tylko moja praca, ale również pasja. Uwielbiam chodzić do parku, przyglądać się ludziom i zwierzętom, rysować to mega inspirujące. Cześć, witajcie w drugim odcinku. Dzisiaj spotykamy się w parku, bo bateria spokojnie wytrzyma, a zawsze przyjemniej. Pokażę Wam, jak zrobić autoportret w 5 minut. Tak jest. Wiem, że to brzmi skomplikowanie, ale znów poprowadzę Was. Jest super łatwo, przyjemnie. Spróbujmy. Zacznijmy od selfika. Ok, mamy to. Teraz wracamy do programu Procreate. Mogę tu dodać bezpośrednio moje zdjęcie. Ok, mam już moje foto. Dodam warstwę i na niej namaluję, bo chyba tak musimy to nazwać. Użyjemy plamy koloru, żeby pokryć przestrzeń, a później dodamy szczegóły. No więc tak. Pencil ma różne gesty, na przykład ja ustawiam sobie ten gest puknięcia dwa razy na próbkę koloru. Próbnik koloru. O, i mam już mój kolor skóry. Wybierzmy jakiś fajny pędzel. Może coś takiego. Dobra warstwa, dobra. Działamy. Nie przejmujcie się, że to jest takie mocno nonszalanckie. Powiedzmy, że to malarstwo gestu. Na razie po prostu pokryjmy odpowiednio wybrane płaszczyzny kolorem. Tutaj pokrywam ciało kolorem. Tak, widać. Brudnego różu. Teraz moje włosy może ustawię sobie sama kolor, żeby był taki trochę bardziej żółty niż w rzeczywistości. Też mogę to zrobić na tej warstwie, na której już jestem. Jak widzicie, pędzel bardzo fajnie imituje. Tutaj to jest jakiś taki. Trochę wygląda jak sucha pastela. Ale czego byście nie wybrali, to super jest to, że pencil reaguje nie tylko na oczywiście kierunek, ale też na siłę dotyku i na kąt. Więc można fajnie tutaj dokładnie pokryć naszą przestrzeń, bawiąc się tym rysikiem. Ja oczywiście robię to na szybko i skupiam się na pokazaniu Wam ogólnych trików, ale naprawdę ogranicza nas tylko wyobraźnia. Ok, mamy włosy, może bluzę zrobię sobie zieloną dla odmiany. Możemy czymś większym. O. Okej. I teraz na chwilę ukryję tę warstwę. Dodam kolejną, żeby narysować szczegóły mojej twarzy. To będzie portret w stylu Juliana Oppi. To jest taki współczesny artysta, który robi takie zdigitalizowane portrety. Dlaczego tak to wymyśliłam? Bo robimy kreskówkową wersję z takimi kreskówkowymi oczami. Będzie szybciej, a i tak wyjdzie fajnie. Ok. Brwi. Wow, co to za pędzel? Wybierzmy coś delikatniejszego. Ok. Wszystko można fajnie cofnąć tym gestem. Nie trzeba brać gumki do ścierania. Można oczywiście też tutaj zaznaczyć właśnie szczegół ucha. Teraz zostaje nam tło, kolor tła.
można tutaj sobie fajnie się pobawić. Okej, powiedzmy coś takiego. To, co Wam pokazałam, jest bardzo ogólne. Zachęcam Was, żebyście poświęcili trochę więcej czasu, żeby zgłębić więcej funkcji, które nam oferuje iPad, Procreate i Apple Pencil, bo naprawdę możliwości jest nieskończenie wiele. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Następny nakręcimy już u mnie w domu, bo zbiera się na deszcz. Pokażę Wam, jak narysować w 5 minut fajną, martwą naturę inspirowaną Matisem. Do zobaczenia. Cześć!